Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana. Och, jak wielka dziś Twoja rana, jakże długo cierpienie Twe trwa. Jeruzalem, Jeruzalem, Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do Ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Jeżeli mnie prześladowali, to i was prześladować będą. Doświadczamy to dzisiaj, kiedy chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią na globie ziemskim. Aż do dni ostatecznych będą się w świecie przemagać zło z dobrem. Dlatego w każdym pokoleniu potrzeba ludzi gotowych dawać świadectwo. Tak jak to uczynił święty Stanisław biskup męczennik na początku naszej polskiej państwowości. Jak uczynił to święty Andrzej Bobola, który przelał krew za wiarę i ojczyznę. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, a w naszych czasach został ukamienowany wielki Polak, też biskup Stanisław, który musiał opuścić Warszawę. Dlatego w każdym pokoleniu potrzeba ludzi gotowych dawać świadectwo i cierpieć w imię prawdy, dopóki ich nie zabraknie. Mamy prawo do nadziei, że Słowo Boże nie przeminie i każdy powołany do zbawienia znajdzie drogę, by za nim podążyć. Przeddzień intronizacji relikwii błogosławionego księdza Jerzego zastanówmy się nad postacią i posługą błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Czasem przełomu w życiu księdza Jerzego stało się lato 1980 roku, niedziela 31 sierpnia. Delegacja strajkujących hutników prosi księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego o przybycie księdza do huty. Kapelan księdza prymasa przyjechał do kościoła świętego Stanisława Kostki i wtedy zgłosił się ksiądz Jerzy. Odkrył, że Bóg go wzywa do szczególnej misji jako wielkiego proroka narodu. Oto jak sam ksiądz Jerzy wspomina wydarzenia tego dnia, cytuję: tego dnia i tej mszy świętej nie zapomnę do końca życia. Szedłem z ogromną tremą. Już sama sytuacja była zupełnie nowa. Co zastanę? Jak mnie przyjmą? Czy będzie gdzie odprawiać? Kto będzie czytał teksty, śpiewał? Takie dziś można naiwnie brzmiące pytania nurtowały mnie w drodze do fabryki. I wtedy przy bramie przeżyłem pierwsze wielkie zdumienie. Gęsty szpaler ludzi uśmiechniętych i spłakanych jednocześnie. I oklaski. Myślałem, że ktoś ważny idzie za mną, ale to były oklaski na powitanie pierwszego w historii tego zakładu księdza przekraczającego jego bramy. Tak sobie wtedy pomyślałem, oklaski dla kościoła, który przez 30 lat wytrwale pukał do fabrycznych bram. Niepotrzebne były moje obawy, wszystko było przygotowane. Ołtarz na środku placu fabrycznego i krzyż, który potem został wkopany przy wejściu. Przetrwał ciężkie dni i stoi do dnia dzisiejszego otoczony ciągle świeżymi kwiatami
i nawet prowizoryczny konfesjonał. Znaleźli się też lektorzy. Trzeba było słyszeć te męskie głosy, które niejednokrotnie przemawiały niewyszukowanymi słówkami, a teraz z namaszczeniem czytały święte teksty. A potem z tysięcy ust wyrwał się jak żmud: przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyźnie wolność, racz nam wrócić, Panie. Okazało się, że potrafią też i śpiewać o wiele lepiej niż w świątyniach. Od tego spotkania przy ołtarzu rozpoczęła się duchowa przyjaźń hutników z księdzem Jerzym. Po wprowadzeniu stanu wojennego od 28 lutego 1982 roku celebruje mszę świętą za ojczyznę i wygłasza płomienne kazania patriotyczno-religijne. Było ich razem 26, w których przez pryzmat Ewangelii i nauki Kościoła interpretuje moralny wymiar bolesnej współczesności. Zagrzewa serca odważnych kapłanów, do których należał nowosolski popiełuszko ojciec Ryszard Świeboda, który jako 10-letni chłopiec przeżył powstanie poznańskie i widział naocznie, jak władza ludowa pałowała robotników. Ksiądz Jerzy go poderwał, pojechał z Nowej Soli do Warszawy na mszę świętą za ojczyznę, aby się modlić za Polskę. Piękna postać, musi być ta postać na nowo odkryta jako wielki apostoł u boku księdza Jerzego Popiełuszki. We wrześniu 1983 roku ksiądz Jerzy zorganizował pielgrzymkę robotników Hutie Warszawa na Jasną Górę. Za rok do Częstochowy będą pielgrzymować już robotnicy z różnych części Polski. Idea księdza Jerzego przyrodziła się w coroczną ogólnopolską pielgrzymkę ludzi pracy na Jasną Górę. Trzecią niedzielę września, co trwa do dnia dzisiejszego, i pracując 2 lata w Częstochowie na jednej z pielgrzymek, spotkałem się z matką księdza Jerzego, obecną na pielgrzymce. Przytuliłem ją tak bardzo do serca i powiedziałem: witam matkę męczennika za wiarę i za ojczyznę. Jakie dla nas cenne dary płyną bezpośrednio z świadectwa życia i z męczeństwa żoliborskiego kapłana. Kiedy dzisiaj znowu nowe horyzonty, nowe chmury pojawiają się, aby nas zniszczyć i upokorzyć. Naród polski nieustannie żywy i stale się odnawiający to wyrzut sumienia dla Europy, bo tylekroć poświęcany i odradzany na rzecz realizacji doraźnych interesów politycznych wielkich mocarstw i ich strategicznych sojuszy. Bracia i siostry, czego nas uczy ksiądz Jerzy? Zawierzenie Bogu, wierność prawdzie i siła świadectwa, czerpanie z wewnętrznej dobroci oraz potężna moc przebaczenia. Zło dobrem zwyciężaj. Prawda jest taka, że dziś nadal, niemniej niż w czasach Jerzego Popiełuszki, grozi nam zniewolenie przez zło, które w międzyczasie przybrało formę może mniej bezpośrednio zagrażające życiu i wolności osobistej,
rozumianej w znaczeniu politycznych uprawnień do swobodnego działania w sferze publicznej, lecz za to bardziej perfidne, a przez to równie niebezpieczne, wynika stąd, że Europa jak była, tak i dziś pozostaje kontynentem potrzebującym ewangelizacji. My zaś dzięki heroicznej ofierze błogosławionego księdza Jerzego zyskaliśmy w tym dziele nowe, cenne i skuteczne narzędzie. Jesteśmy świadkami, że błogosławiony ksiądz Jerzy działa dalej. Wszczęto proces kanonizacyjny we Francji. Pan Bóg dał znak przez księdza Jerzego. Módlmy się o szczęśliwe jego zakończenie. Niech błogosławiony ksiądz Jerzy, patron Solidarności i Ojczyzny, kochający Boga, kochający Polskę, oddający życie za prawdę i sprawiedliwość, za miłość bliźniego i solidarność, będzie wzorem dla nowej soli i całego świata. Niech tak się stanie. Amen.